Cześć Boże, na Zembrzuska, Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Zespół Wspierania Radia Maryja wystosował list otwarty do Bartłomieja Sienkiewicza. Zespół wzywa ministra kultury i dziedzictwa narodowego do zaniechania mowy nienawiści wobec katolików i kapłanów. 15 lutego podczas konferencji prasowej minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz mówił o pluralizmie o tym, że nikt nie będzie pozbawiony prawa do ubiegania się o środki publiczne. Chwilę później minister zaprzeczył sam sobie, informując o odcięciu środków publicznych na wybudowane w Toruniu Muzeum Pamięci i tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Minister personalnie zaatakował ojca Tadeusza Rydzyka. Nazwisko dyrektora i założyciela Radia Maryja padło jako uzasadnienie dla decyzji. O ucięciu finansowania. Minister wprowadził przy tym w błąd opinię publiczną twierdząc, że muzeum to prywatna placówka. Kościelni biznesmeni nie będą żerować na publicznych pieniądzach na kulturę. Znaczy nie ma takiej możliwości. To kłamstwo muzeum nie jest prywatną placówką, ale Państwową instytucją kultury nie jest przedsięwzięciem biznesowym, ani nawet kościelnym. Słuchaliśmy z zadziwieniem i z niedowierzaniem, że wysoki urzędnik państwowy może w taki sposób stosować wręcz w podręcznikowym ujęciu mowę nienawiści, skierowaną wobec środowiska, które od lat aktywnie uczestniczy, w budowaniu dobra wspólnego. Mówił przewodniczący zespołu wspierania Radia Maryja, profesor Janusz Kawecki. Zespół wystosował list otwarty do ministra Sienkiewicza. Zwraca w nim uwagę na stosowanie mowy nienawiści, wykluczanie kapłanów i dyskryminowanie katolików. To także kolejny oszczerczy atak na ojca Tadeusza Rydzyka. Wzywamy pana do zaniechania mowy nienawiści wobec katolików i naszych kapłanów. Ojcowie redemptoryści, wspierający swą służbą panu Bogu Polsce i Polakom, ojca doktora Tadeusza Rydzyka, dobrze rozumieją nasze potrzeby, od wielu lat skutecznie przeciwdziałają wykluczeniu znaczącej rzeszy osób ze wspólnoty równoprawnych obywateli naszej ojczyzny. Dlatego tak ważne jest to Toruńskie Muzeum. Placówka to upominanie się o historię, o rolę, jaką odegrał w niej święty Jan Paweł II, upominanie się o narodowych bohaterów, o tożsamość polskiego narodu. Takiego muzeum w Polsce ani w świecie nie ma, a ono tym bardziej jeszcze jest potrzebne wobec tych zakusów, także pani minister edukacji odnośnie do redukowania programu kształcenia młodzieży w taki sposób, aby pozbawić ją osadzenia w przeszłości, pozbawić ją budowania się na tożsamości narodowej. Polaków. Mamy do czynienia z postępującym procesem poniżania i wykluczania katolików z twórczego uczestnictwa w życiu publicznym, mówiła na antenie Radia Maria dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dr Jolanta Hajdasz. Podważa to zaufanie do państwa i dowodzi tego, że katolicy w naszym kraju stają się dla rządzących obywatelami drugiej kategorii. Współpracując z nimi państwo może nie realizować wcześniej podjętych zobowiązań, nie realizować podpisanych umów, czy może nie dotrzymywać jakichkolwiek obietnic. To wszystko dzieje się niestety przy wsparciu liberalno-lewicowych mediów, które bezkrytycznie wspierają działania rządzących. Sędzia Ingortuleja Tuleja przyznał, że prawdopodobnie wyraził zgodę na użycie Pegazusa, jednocześnie mówi, że czuje się wykorzystany i tłumaczy, że sędziowie nie znają się, tu cytat, na technicznych aspektach kontroli operacyjnej. Wyznanie sędziego budzi jednak wątpliwości co do rzetelności pracy sędziów w Polsce, mówi poseł Pis profesor Krzysztof Szczucki. Trzeba zadać podstawowe pytanie sędziemu Tulei, czy on nie czyta dokumentów, które mu są przedkładane, bo jeżeli wydaje na coś zgodę, powinien wiedzieć na co, powinien wiedzieć jaki jest zakres wniosku. To oznacza, że jakieś jego zaniechania spowodowały, że sądowa kontrola ewentualna nad wnioskami, które wpływają jest fikcyjna, więc raczej powinien moim zdaniem sędzia Tuleja udać się teraz do rzecznika dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i poprosić o to, żeby nałożył na niego karę dyscyplinarną za to, że nie wywiązuje się ze swoich zadań. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, zachęca nas wszystkich do żarliwej modlitwy w intencji naszej ojczyzny. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, wystosował specjalny apel do wszystkich Polaków. Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów, targających życiem politycznym, poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych, aby przywrócono prawdziwy szacunek dla konstytucji i opartych na niej przepisów prawa. Ksiądz arcybiskup apeluje, aby sprawę przyszłości Polski potraktować dziś niezwykle poważnie. To ważne zwłaszcza w obliczu wyzwań ze wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z zachodu. Tu przewodniczący konferencji episkopatu Polski zwraca uwagę na poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, co stawia dziś pytanie o niepodległość Polski. Namawiam wszystkich polskich polityków do opamiętania, do spojrzenia na sprawy ojczyzny z większą powagą, do zapomnienia o własnych pożytkach, aby móc uczciwie służyć naszym braciom i ojczyźnie. Granie toczy się o to, która strona sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa. Ksiądz arcybiskup zachęca nas wszystkich do modlitwy i postów intencji ojczyzny. Jak podkreśla, szczera modlitwa łączy ludzi, a nie dzieli. Na teraz to wszystko. Kolejne główne wydanie o godzinie 20. Do zobaczenia z Panem Bogiem.